Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Podsumowanie drugiego dnia na naszym magu. Jest lepiej, jest o wiele lepiej aniżeli w pierwszym dniu, no ale wcale nie jest jeszcze idealnie. Zaraz sobie oczywiście przejdziemy wszystko od A do Z, przejrzymy, zobaczymy jak serwer wygląda, jak topka. Jest dosłownie 40 minut do północy. No dzisiaj myślę, że odcinek będzie troszeczkę lepszy aniżeli wczorajszy, dlatego że no wczorajszy widać było, że taki był nagrywany bez energii. Dzisiaj mam tą energię, nie było streamka co prawda, no bo nie miałem jak go zrobić, ale i tak sobie na tym magusiu pocisnąłem samemu, coś tam wam na Discordzie wysyłałem, pytałem się o niektóre rzeczy, no i wygląda to po drugim dniu w ten sposób. Prawie 49 level, jestem w sumie zadowolony, chociaż jakbym wbił taki 50+, no to by było git, chociaż wiadomo, że jakbyśmy wbili 50+, no to od razu by się zaczął nam event epicki, w sensie byśmy mogli te epiki dropić, bo jak wszyscy wiemy, weekend epicki jest od poziomu 50. No i wtedy te lochy myślę, że padałyby za darmo. Nie jest wcale tak prosto wbić w drugi dzień magiem 50 level, chociaż dwóm osobom się tu udało. Tak jak mówię, no mamy już dosłownie 20 minut do północy, więc w te 20 minut raczej tutaj duże rzeczy się nie zmieni na tym serwerze. No jest jeden berserk taki, można powiedzieć, mocniejszy, który wbił 93 level, ale i tak to jeszcze widać, że serwer nie jest wcale taki jakiś mocny, jak w drugi dzień nie ma żadnej postaci, która tam ma setny level plus. No a na tym serwerze jeszcze żadna taki nie ma takiego poziomu. Chodzi mi tutaj głównie o tych dwóch panów, jest to Shock Z i Jolodin. No powiem wam, że tak jak mówię, największe wyzwanie w moim odczuciu to jest wbić ten level 50, dlatego że no jak się wbije 50, no to potem kwestia tego, żeby po prostu sobie szukać itemków epickich, kupować je, wiadomo, tam gemiki dropić, no i lecisz przez lochy, wbijasz parę poziomów i powtarzasz czynność i jakoś to tam, powiedzmy, idzie, raczej większych bloków nie masz przez jakiś czas, no ale tutaj, tak jak mówię, ten 50 level dobić jest ciężko, dlatego też, jak możecie sami zauważyć, dużo magów poblokowało się na levelu właśnie takim 47, 48. Tutaj jeszcze mamy jednego maga, gdzieś on tu był, kurde, tylko teraz, o właśnie jest, Senahi, nie wiem jak to przeczytać, który lochy ma bodajże takie same jak my, a wbił level ponad 50 i coś tam się delikatnie przebrał, no i jeszcze te lochy pocisnął, co jest dla mnie, no tak naprawdę, no ile, no 1,5 levela około tracimy z czystej jawki, no bo tak jak mówię, no on miał 50 level i pół, no i tam miał te same lochy co my w tym momencie, a my mamy w tym momencie takie lochy. Zamknęliśmy pierwszy, zamknęliśmy drugi, w trzecim mamy 9 i w czwartym mamy 6, więc tak jak mówię, no on miał identyczne i 1,5 levela z samej jawki miał do przodu. Skąd to się wzięło, nie wiadomo, może robił jawkę na wyższych procentach, może miał lepsze misje, może miał lepszy klaser na przykład, no tak jak mówię, nie ma co tutaj się jakby zastanawiać, no różnie to bywa. Ale tak jak mówię, no magowie stopki, mimo wszystko i tak, zobaczcie, no tutaj mamy chyba Da Vinci, to jest w ogóle Polak, pozdrawiam, jeżeli ogląda, też bił 48, no tutaj przeważnie magowie, zobaczcie, tu znowu 48, 47 tutaj mamy jakiś, no przeważnie magowie się na tym 47, ewentualnie 48 blokowali. No my wbiliśmy prawie 49, bardzo malutko nam brakuje, jest to chyba czwarty mag pod względem levela, powiedzmy na tym, no bo jest tutaj ten Shog i Jolodin, jest tutaj ten mag, no i nawet osoby, które mają 48, no to i tak tego, tu jakieś 47, i tak tego expa nie mają więcej od nas, więc powiedzmy, że jesteśmy czwarci, możemy sobie przypiąć taką łatkę, jeżeli chodzi właśnie o magów na tym serwerze. No ale tak, no ja celowałem w drugi dzień, żeby mieć tak 50 level, nawet nie chciałem tych epików szukać, po prostu żeby ten 50 byłbym zadowolony, no ale 40 prawie 9 też jest, powiedzmy, ok. Dobra, lochy wam pokazałem, mam oczywiście loszki praktycznie z całego dnia zapisane, jest ich trochę, na szybko przelecimy, nie będziemy oczywiście wszystkich tych walk oglądać. Zmieniliśmy gildię, to też mogliście zauważyć, w tamtej gildii dziwne rzeczy się działy, w sensie było coś takiego, że ktoś tam został, wyrzucali ludzi niepotrzebnie, Demonko na przykład został wyrzucony, tu możecie nie wiedzieć tego, bo wczoraj w sumie nie wspomniałem o tym, ale byliśmy z Demonko w tamtej gildii, Demonko sobie zaczął na tym świecie grać z zwiadowcą. Jak widzicie, ma 64 level, więc bardzo ładnie pocisnął, jest w tym momencie 11 na serwerze. No i tak jak mówię, Demonko między innymi wyrzucili i tam, no widzieliście, pokazałem pod koniec dnia poziom tej gildii, gdzieś z połowa gildii nawet nie miała 25 poziomu, co raczej, no jeżeli tworzysz gildię z ekipą, która idzie po topkę, no to raczej ten 25 poziom, no to jest taki minimum, które wbijasz, mi się wydaje, no bo jednak jak masz ogarnięty klaser i tak dalej, no to jednak, tak jak mówię, no ten 25 poziom w pierwszy
dzień to nie jest problem wbić. Także no, gildię sobie zmieniliśmy, gildia Asgard. Chyba gildia w tym momencie top 2 serwera. Tutaj jest jeszcze jakaś gildia Wolfsrudel, którą możecie zauważyć. Jest ich tutaj sporo w tej topce, ale... Jeżeli chodzi o tą gildię, to tutaj z tego co widzę składa się głównie ona z Niemców, więc jakby no nie przyjmują chyba za bardzo innych. Ja nawet sam do nich pisałem, jak jeszcze byłem w tamtej gildii, ale nawet mi nie odpisali, więc widocznie tylko samych Niemców przyjmują, tak to przynajmniej wygląda. A tutaj do Asgardu doszedłem, bo w sumie też do mnie pisali, więc jest git. Dobra, jeżeli chodzi o ulepszenia gildyjne, zrobiliśmy dzisiaj 9-9, także jutro już będzie bez problemu 10-10, no i będziemy mieli to z głowy. Co tu wam jeszcze mogę pokazać? Tak naprawdę chyba jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to statystyki widzicie, jak wyglądałem klaserek. Klaserka mamy prawie 61%, no chyba git, nie? Chyba git, biorąc tutaj pod uwagę, powiedzmy, o tutaj na przykład ten ma 59, zaledwie ten ma też prawie 59, powiedzmy demonko 58, zobaczmy kto tu jeszcze, o tu ma 61 na przykład, no ale w każdym razie nie odstajemy, więc jest git. No wbiliśmy ponad 20% od dnia wczorajszego. Statystyki wyglądają tak, no myślę, że nie ma co patrzeć na te podstawy, no ale boków mamy po 100, inteligencja 230, HP 230, no i szczęście 210. Mamy oczywiście duże podki. Jakie tutaj nam wleciały te, jakie nam wleciały achievementy? No to już chyba mieliśmy wszystko, ogrywacza mieliśmy, niepokonanego mieliśmy, poczekajcie. Aha, darczyńca, to nam wpadło wydać 10 grzybków na gildię. Jubiler nam wpadł też bardzo szybko, grzybiarz, no to już mieliśmy. I co my tu jeszcze mamy? Drugi ekran, no i tyle, więc póki co mamy tych osiągnięć 9. Zacząłem sobie w ogóle, cały dzień nie robiłem ataków, co był moim dużym błędem, powiedzmy, jeżeli chodzi o tą twierdzę, no bo wiadomo, że jest to osiągnięcie, tam chyba trzeba zrobić 100 ataków, więc dobrze nawet te ataki za 0, no bo teraz jeszcze każdy ma ochronkę w tej twierdzy, no ale dobrze nawet te ataki za zero sobie tutaj robić dla samego osiągnięcia. Twierdza, jak już w niej jesteśmy, wygląda tak. Postawiły mi się dzisiaj kwatery na 7, w ogóle twierdzy nie rozbudowałem, bo nie miałem surowcy. Troszeczkę się tutaj skupiłem na bokach, skarbiec mi się skończy za 45 minut budować na 4. I może wrzucę na przykład, nie wiem, akademię na 5, to jest w sumie 3 godziny 15 minut. Czy jest tutaj, no chyba ciężko będzie zbudować coś. No tutaj kwatery jakbym machnął na 12 godzin, to by było gidne, ale nie mamy tego drewna, już raczej go nie dostaniemy. Także w tym momencie tak to wygląda. No tutaj głównie, tak jak mówię, skupiam się na bokach, za bardzo nie mam surek, więc no salka cały czas na poziomie 6, ale chyba i tak jest git. Gildia, możecie sobie zobaczyć, 43 poziom średni, 313 rycerzy, więc spoko. Tutaj ludzie, no zobaczcie, w porównaniu do wczorajszej gildii, tam w ogóle ktoś się śmiał w komentarzach, to pozdrawiam, ale ja cisnąłem, w sensie nie cisnąłem, no zwracałem uwagę, że osoby nie mają 6 rycerzy, że mają po 0, a te osoby tam miały po 23, 22 level, więc no nawet nie miały twierdzy, a ja tak sobie leciałem, wiecie, od góry i zjechałem na dół i nawet nie zwróciłem uwagi, no ale to mniejsza z tym, no. W każdym razie wiecie, o co chodzi i po prostu, no zobaczcie, no już ta gildia, jeżeli chodzi o rycków, wygląda o wiele lepiej. Tutaj chyba w ogóle nikt nawet nie ma 5, co ciekawe, już niektórzy mają 7, także no ładnie im to idzie. Dobra, to pokazane, doktora zakręciliśmy, no i chyba tyle. Aha, jeżeli chodzi o grzybki, na start dzisiejszego dnia mieliśmy tak chyba niecałe 2000, tam 1950, coś takiego, wydaliśmy tyle. No poszło trochę na, poszło troszkę na klaser, wiadomo, że najwięcej poszło na tutaj szukanie itemków, na szukanie tych gemów, no tu widzicie, mam sporo jeszcze gemików na inteligencję, mam nadzieję, że jutro nie będą one jeszcze przestarzałe, żeby po prostu można było ich użyć, no ale jest ok, nie? Dużo mi podropiło, kombinowałem strasznie. Jeżeli chodzi o lochy, to też was może ciekawić, na tego kolegę, czyli tutaj 9, to jest wojownik, mam dokładnie według nawet kalkulatora do lochów użyłem, według kalkulatora mam dokładnie 0% szans i kombinowałem, wrzucałem sobie, nie wiem, jednego gemika więcej na inteligencję, później z powrotem jednego na HP, no sprawdzałem i praktycznie na każdej, nazwijmy to, kombinacji mieliśmy na niego 0%. A jeżeli chodzi tutaj o tego, no to na 20 tysięcy prób w symulatorze dwie się powiodły, to jest w ogóle zwiadowca ten szósty, także no też raczej nie widziało mi się, wiadomo, go klikać, nie miało to sensu, nie? W sensie chyba teraz nawet by nam dał 50 level, jeżeli byśmy tutaj go kliknęli, no bo zobaczcie, brakuje nam bardzo malutko, plus raczej już nam zaczynają dawać jeden level te lochy w tym momencie, więc ten 50 może byśmy nawet wbili, no a jak nie, to by nam brakowało znowu bardzo malutko, no ale już
jutro. Jutro wszystko na spokojnie. Jutro bardzo prawdopodobne, że o 19 będzie live'ik. Bardzo prawdopodobne, że się uzbroimy w większą ilość grzybków, żeby sobie troszeczkę się... poprzebierać jeszcze, żeby na tym weekendzie epickim, no już widzę, że areny na pewno w trzeci dzień nie wbije, w sensie tego menadżera areny, ciężko, no ciężko jest tym magiem, to nie jest jednak takie proste jak tam jakimś zwiadowcą, druidem czy berserkiem, ale to już mówiłem wczoraj, widać jednak ten opór, jeżeli chodzi o te lochy, no ale jutro na tym live będziemy coś tam działać, więc zapraszam Was na Twitcha o godzinie 19, prawdopodobnie plus minus się odpalimy, jakby coś się zmieniło, to będę informował na Discordzie. I sobie ten weekend epicki zagramy, zobaczymy, no będę chciał wbić pupile, może to nie być też wcale takie proste, chociaż no patrząc na tych magów tutaj, no to wiadomo, że oni te pupile na bank jutro będą mieli, no ale my tam się możemy bodajże na 60 chyba 8-9 levelu zablokować, czyli podobna sytuacja co dzisiaj i nie dostaniemy klucza do kolejnego lochu, przez co jakby nie pociśniemy dalej, no ale zobaczymy, może jakoś tam nam się powiedzie. Szczerze mówiąc, bardzo nie lubię początków gry, początków serwerów, jest to bardzo chaotyczne, bardzo nie lubię tego robić. Wczoraj w ogóle tak słabo mi poszło, zauważyłem, że dlatego, że był stream i ja na tym streamie tu chciałem, wiecie, żeby fajnie na streamku wszystko wyszło, tu chciałem, żeby ogarnąć grę, no i była lipa, no a dzisiaj zobaczcie, no na spokojnie wszystko było robione, wiadomo, że na pewno dało się coś tam zagrać lepiej, no ale już ta postać o wiele lepiej wygląda, jak ja sobie po prostu grałem, tak powiedzmy, sam dla siebie. No ale mam nadzieję, że i tak jutro na streamie będzie ok. Jutro postaram się mniej z Wami rozmawiać, może na streamie, a więcej tutaj się skupiać na gierce. Zobaczymy. Dobra, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie rzeczy do pokazania Wam. Teraz lecimy tutaj w te lożki na szybko. Jeżeli chodzi o lochy tutaj początkowe, czyli te, na których wczoraj stanęliśmy, no to tak naprawdę bez zrobienia w ogóle awki sobie je zrobiliśmy. Poleciał nam tam jakiś gold zwarty i dzięki temu sobie wykopaliśmy gemiki. No i te gemiki w ogóle, która jest godzina? O, już za 8 północ. No i te gemiki sobie, jakieś tam itemki poszukaliśmy z dziurami, no i dzięki tym gemikom tutaj wbiliśmy sobie bodajże 29 level, także tu jeszcze w ogóle to wszystko było przedawką. Tutaj tego kamiennego olbrzyma tak samo, tu jakaś broń widzę, że nowa. Malutko epików nam poleciało, to Wam od razu powiem, że malutko nam epików poleciało. Nie będziemy oglądać tych walk, no bo zobaczcie, tyle lochów zrobiliśmy. Tu nawet jest napisane od 19.55 do 21.12 te lochy sobie cisnęliśmy. Oprócz tego jeszcze chyba jeden loch nam się nie zapisał, bo mi się tam zbugowało jak klikałem, więc no sami widzicie, że ta lista jest naprawdę długa. Tutaj mięsny golem, 28 level, też nam padł, 104 HP, co ciekawe. Tu w ogóle jeszcze jak dałem chyba, nie wiem, z 5 gemów na HP i nam tyle HP zostało w walce z nim, także to jest git. Pierścionek jakiś można powiedzieć, że ściekowy. Tutaj nam się trzeci loch odblokował, także też go sobie pocisnęliśmy chyba pierwszych trzech bez problemu. Tu w ogóle jakieś buty, buty na szczęście, no to pewnie ich nawet nie używałem. Lecimy dalej, okrutna tarantula, rąbnięty rabuś. Tutaj cyk, o i zobaczcie, znowu 122 HP, no i z rąbniętego rabusia nam poleciała klata z dziurą i na 3 staty, więc no jak najbardziej spoko, no i tej klaty przez jakiś tam czas sobie używaliśmy. Kamienny troll, znowu 6 HP, w ogóle zobaczcie, co to są za próby. Ja tylko zapamiętałem taką jedną, a teraz zobaczcie, że z każdym tym wojownikiem 6 HP, 100 HP, także no... Grunt to mieć szczęście, grunt to mieć farta, no nie? No tu mamy na wszystkie cechy 29, też z dziurą, też tam jakiś czas sobie używałem tego dokładnie. Książę Ciemności padł nam na 32 levelu, to jest boss, jeżeli chodzi o pierwszy loch. No i zobaczcie, że klata nam znowu poleciała na 3 cechy, ale już niestety bez dziury. Dobra, lecimy dalej, tutaj mamy parszywego drania, jakieś buciki bez dziury, znowu w ogóle zobaczcie. A teraz 3000 HP, no to więcej, ale i tak no, sami widzicie jak to wyglądało. Nie będę Wam tych wszystkich walk pokazywał, no bo ten odcinek z 15 minut by się zrobił na tam 25, także no myślę, że nie ma to sensu. Co prawda no to jest mag, więc te walki wcale tam jakoś długo nie trwają, no ale i tak. Tutaj inteligencja, na inteligencję jakiś trinket, chyba go nawet używałem przez chwilę, o ile dobrze pamiętam. Odrażający demon. Standardowo, sprawdzajcie sobie inteligencja, wytrzymałość, jak to tam wygląda, jak te statystyki nam się zmieniały. Tutaj też bronie co chwilę jakieś nowe, wiadomo, że na tym magu no 3-4 levele i już kolejną broń musimy wymieniać, bo już nam daje tam po 20-30 średnich, no ale to jakby nie było, jest dużo. Tutaj mamy jakiś pierścionek znowu na 3 cechy z dziurą, także też go używałem chwilę, więc no tych epików nie leciało jakoś bardzo dużo, ale no jakieś tam poleciały, to też nie można jakby narzekać, no nie?
Dobra, i teraz mamy zwiadowcę. O, i tutaj rózga, bardzo, bardzo fajna rózga. Bardzo fajny, jak widzicie, rozrzucik z dziurą i na trzy cechy. Też jej dość długo, można by powiedzieć, używałem. Dopiero jak już mi tam dała chyba z 30 albo 40 na plus średnich. Chociaż nie, zobaczcie, my mamy minus 18, czyli po tej rózdze założyliśmy naszą tom. No ale ona też ma fajny rozrzut, jest na samą inteligencję, więc jakby no 18 średnich zawsze myślałem, że coś mi tam da. Dobra, tu mamy czarnobrodego, zobaczmy, tu używaliśmy tej rózgi, jakieś buciki, ale ich chyba nie używałem nawet. Rąbnięty rabuś, tutaj chyba ta rózga jest dokładnie cały czas, jakieś rękawice na zręczność. Lecimy dalej, tutaj mamy alligatora cienistego, chciałem powiedzieć ciernistego, cały czas ta rózga. No i tu mamy pasek na wszystkie cechy, plus 39, fajny, też był używany przez chwilkę. Jakby to kogoś oczywiście ciekawiło. Dobra, no i tu mamy piekielną bestię, czyli to jest drugi, ostatni w drugim lochu, czyli boss, też wojownik, cały czas tej rózgi używamy, cyk, 181 tysięcy, jak widzicie, expa nam dał i paseczek, wiadomo, że z bossa każdego lochu jest 100% szans na epika, no ale niestety ten pasek nam poleciał bez dziury, nad czym ubolewam, no bo widzicie, jest bardzo, bardzo fajny. Dobra, lecimy dalej, ostatnie dwa lożki, pirat tutaj, czyli wojownik, cały czas jest używana ta rózga, zwróćcie uwagę, jakiś pasek na szczęście, cyk. No i tutaj poczwara, dla poczwary już zmieniłem tą broń, zobaczcie, teraz jest na inteligencję, troszeczkę tam pomieszałem, bo już z tą poczwarą miałem problemy. No i ta poczwara mi padła, dając mi bodajże 47 level. 47 level i chyba troszkę. W tym momencie też mi zostało 75 awki z ostatniego paska, więc jakby no to 75 awki plus arena plus koło dało mi tam powiedzmy z 47 levela i chyba 1/4 albo coś takiego, powiedzmy, dało mi właśnie, jak widzicie, 48 level i dosłownie, no powiedzmy prawie 49, bardzo, bardzo malutko brakuje. Dobra, to by było chyba na tyle. Możecie napisać w komentarzu, jak tam wam idzie, jeżeli wystartowaliście na tym samym serwerze, jaki macie level, co tam generalnie osiągnęliście, ile macie klasera. Chętnie poczytam, także możecie dawać znać. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Kciuki w górę albo nawet w dół, obojętnie, wszystko jest fajne, bo pozycjonuje film wyżej, żeby więcej osób sobie zobaczyło. No i tyle, ja was zapraszam na jutrzejszego streamka. Tak jak mówię, około 19 i pewnie jutro też taki filmik z podsumowania się pojawi, mam nadzieję. Także no jeżeli kogoś nie będzie na streamie, no to też przy okazji sobie ogarnie, co tam się zmieniło właśnie dzięki odcinkowi. Jak nie obejrzy go w nocy, to obejrzy go tam kolejnego dnia, wiadomo o co chodzi. To by było na tyle, ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie i pamiętajcie o tym kciuku w górę koniecznie, żeby zostawić. Znowu zapomniałem powiedzieć na początku, no ale trudno, jakbym powiedział na początku, to pewnie podejrzewam, że lekko ze 100 więcej by było, no może nie ze 100, ale tak 60 więcej by było, a że mówię na końcu, no to będzie mniej, no ale trudno. Tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.